Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj witam was w nowym formacie. Mam nadzieję, że to będzie taki nowy format. Dokładnie polega on na tym, że siadam sobie przed kamerką i nagrywam odcinek na żywca. Z lekkim przygotowaniem wcześniej, ale bez żadnego scenariusza. Dzięki temu odcinki będą mogły wlatywać tutaj na drugi kanał szybciej. I myślę, że nie ma co przedłużać, bo dzisiaj zajmiemy się tematem Playboya Cartiego, ponieważ znów po jakimś dłuższym okresie ciszy wokół tego gościa, ciszy wokół tego rapera, znów Playboy zmożył działalność w internecie. Między innymi dostał nagrodę Billboarda za najlepszego artystę tego roku, wyszedł z nim dokument. No i przede wszystkim dzisiaj, dniu, którym nagrywam ten odcinek, nie wiem kiedy finalnie on wyjdzie, ale jest to 13 września, Playboy ma urodziny i z tego względu wypuścił też najnowszy singiel pod tytułem Ale Red, ale po kolei, no bo w pierwszej kolejności oglądniemy sobie właśnie dokument Playboya Cartiego. Nie oglądałem go jeszcze, nie miałem okazji, widziałem jedynie komentarze, że Playboy Carti wreszcie wychodzi z tej swojej mistycznej aury, nie kryje się przed kamerą, nie jest taki nonszalancki i tajemniczy i przede wszystkim gada jak człowiek, gada normalnie do kamery, więc musimy to zobaczyć, co tutaj mamy. You know, finna rock Chicago real quick. I ain't been here in a minute, so listen. Rzeczywiście, Playboy Carti mówi tutaj do kamery, wychodzi z tej swojej mistyczności. Okej, mam okazję zobaczyć, jak Playboy Carti hypuje się przed koncertami. To był w tym roku na klaucie ten, wie dobrze, jakie było show. I tutaj w ogóle jest Barbery Ery. Z tego co kojarzę, mam nadzieję, że dobrze go wymawiam. A tutaj jest chyba jego drugi stylista. Aż takim ultrafanem Playboya nie jestem, żeby znać dokładnie wszystkich członków Opium, ale na pewno się tutaj takie osoby znajdą, więc możecie napisać, jak się ten drugi gościu nazywa i czy dobrze wymawiam tego gościa. W ogóle zarąbiste jest to w koncertach Playboya Cartiego ostatnio, że całe Opium właśnie z nim wychodzi na scenę. To buduje taki jeszcze większy klimat. W ogóle możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o muzyce Opium. Ja tak jak nie ukrywam w filmach i wam o tym często mówiłem, uważam, że Opium jest troszkę overhype, ale tylko troszeczkę. Nie uważam, że broń Boże, że to jest jakaś słaba muzyka czy coś, ale mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce jest taki straszny szał na Opium i przez to ludzie nie dostrzegają wielu innych muzyków, na których warto zwrócić uwagę. Ale na przykład uważam, że Ken Carson to jest ten gość, to będzie gwiazda na długie, długie lata. Myślę, że lada moment i on już będzie w absolutnym mainstreamie. Co do Destroyer Lonely natomiast mam zdanie, że mocno odstaje względem Kena Carsona. Co prawda też nie twierdzę, że jest jakiś słaby czy coś, bo wiadomo, że koniec końców jakoś nie podchodzi mi zarówno jego image, zarówno jego osoba i po prostu też ten ostatni album taki średni moim zdaniem. Właśnie o tym mówię, kurczę. Nigdy Playboy Carti nie był widziany w takich sytuacjach, żeby dawał tyle od siebie i po prostu przedstawiał się jako normalny człowiek. Bo wiecie, no zawsze on był taki mistyczny, nonszalancki, mało go było wszędzie i przez to ludzie się cały czas nakręcali na jego powroty, na jego nowości. Tutaj widzimy, że trochę Playboy Carti chce odbić od tej swojej aury, no bo na pewno to jest koniec końców też męczące dla niego. No i też jakby był taki monotonny, jednostajny w działalności, no to też by się w końcu znudził, nie? A jak widać, on to czuje, on miesza cały czas. 100% aware of what's going on and what we bring in terms of culture and like just our own world, and I'm honored to be a part of it. Real, nie, no tutaj reluje akurat Destroy Lonely, jak najbardziej. Fajnie właśnie, że tutaj powiedział to otwarto, że oni są świadomi wszyscy tego wszystkiego, co robią i każdy ruch jest przemyślany. To jest zarąbiste i tylko pokazuje, że są w tym miejscu nie bez przyczyny, co nie? Ej, w sumie taki odcinek na główny kanał, wszystko Opium, nie? Jakby na przykład wszystkich członków Opium przedstawić, to by był chyba w sumie ciekawy materiał i w ogóle też wytłumaczenie jakby czym jest Opium. Jakbyście chcieli, to napiszcie. I met Carti in New York, in Brooklyn, at a show. To jest manager Cartiego? Lol. Nie miałem pojęcia. So he like worked so hard. It's incredible. It's been great to see his success and like super rewarding because he puts so much into everything that he does, and he has so much further to go. Śmiesznie to brzmi z jej ust, jak mówi, że Playboy Carti works hard, nie? Czyli ciężko pracuje. Przecież przez tyle lat cały czas wszyscy mu zarzucają, że nie wypuszcza nowej muzyki, że nic się nie dzieje i że nic nie robi tak naprawdę. A ona mówi, że ciężko pracuje i ja szczerze jestem w stanie to uwierzyć, bo to, że czasami może nie widać tego publicznie, że dużo materiału wychodzi, wcale nie mówię o sobie. Ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo kurczę, to, że czasem w internecie nie widać tej aktywności, to nie oznacza, że ktoś nie pracuje od backstage'a nad różnymi innymi rzeczami. Na pewno tam jest bardzo dużo właśnie pracy od wewnątrz, bardzo dużo przekmin, ciągłego dyskutowania, ciągłych planów, potem zmiana planów i tak dalej, nie? Więc ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo koniec końców co najważniejsze to działa i Playboy Carti cały czas sukcesywnie z miesiąca na miesiąc, z roku na roku rośnie po prostu. No dobra, mamy dokument za sobą. Ciekawa rzecz, ale co najważniejsze, Playboy Carti
Czemu jest akcept? Zaakceptował? Czyli oni mu wręczyli nagrodę artysty roku, on to zaakceptował. Czyli to nie jest wręczenie, tylko Carti to zaakceptował, nie? Śmieszne w sumie. To jest bardzo duże wyróżnienie, jeżeli sobie pomyślimy o wszystkich raperach, którzy są na scenie. Jakby porównać to z jakimś Kanye, Drake'em, kimkolwiek. No wiadomo, że to są artyści z o wiele większym stażem. Też na pewno z o wiele większym fanbase'em, bo budowali go przez długie, długie lata. Cartiego muzykę mam wrażenie, że też osoby jakby nie wychowujące się w stylistyce rage'u, w stylistyce mumble rapu, nie są w stanie zrozumieć i nigdy nie zrozumieją. Nie ma w tym nic złego, ale jego legenda tak naprawdę będzie cały czas rosła z każdym kolejnym rokiem, no bo wszystko wskazuje na to, że muzyka idzie w tym kierunku, który on kiedyś wytyczył. Zdobywając nagrodę artysty roku, to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie, tym bardziej, że praktycznie nic nie wydał. Większość tracków, które wydał, to wrzucił na Instagrama swojego drugiego, więc śmieszna sprawa, nie? Ale musimy sprawdzić, jak wyglądało wręczenie tej nagrody, bo też nie miałem okazji tego zobaczyć jeszcze. And it's my honor to introduce the 2024 R&B Hip Hop Power Player Artist of the Year to Mr. Playboi Carti. Ej, Carti wchodzi i sam sobie bije brawa, nie? Nawet na tym, na widowni nikt mu nie bił brawa, on sobie sam bije brawa, ej. Hard w sumie. I want to thank my mama, I want to thank God. Thank you, Billboard, it's my first award. Jakiemu bogowi niby? Very happy to be here. R.P. Rich Homie Quan, ATL in the building. Shout out to the whole New York. I love y'all. Jak sam mówił, pierwsza jego nagroda, pierwsze jego tego typu wyróżnienie. No i oczywiście tak samo z mojej strony R.I.P. Rich Homie Quan. Wielka strata, niestety, jak się okazało, przedawkował. Ale dzisiaj nie o nim, bo kolejną głośną sprawą, która ostatnio wybuchła wokół Cartiego, był jego gościnny występ na koncercie The Weeknda, w którym przede wszystkim po raz pierwszy został zagrany jego wspólny track z The Weekndem. I tak, nie przesłyszeliście się, taka kolaboracja ma miejsce i za niedługo pewnie ujrzy światło dzienne. Mega się jaram szczerze, tym bardziej, że słyszałem już ten track, przeglądając TikToka, no nie sposób, żeby mi się nie pojawił. Ale i tak sobie wspólnie na niego zareagujemy teraz. Ej, no cap, ten track to będzie mój ulubiony track Cartiego od tych wszystkich nowości, które zaczął od jakiegoś czasu publicznie. No cap, jestem o tym przekonany. To najważniejsze w tym wszystkim, Carti po raz któryś raz kolejny zmienia swój styl całkowicie i pokazuje dokładnie to, dlaczego to on cały czas idzie do góry, jest na topie, dlaczego tyle osób o nim mówi i tyle osób się nim jara i jaka jest jego wyższość nad innymi artystami. Bo kiedy inni artyści, czy to w Ameryce, czy to w Polsce, praktycznie większość, tylko powiela trendy, tylko je kopiuje i odgapia to, co robią inni, Playboi Carti cały czas wprowadza coś nowego i to on wytycza trendy, to on wytycza te ścieżki. Dlatego właśnie Dear Cartier jest takim ewenementem w skali świata, nie? Jeju, I put my sound in some rig. Ja pierdzielę, przepiękna sprawa. Jak dawniej każdy Cartiemu to zarzucał, że on nie da się zrozumieć w ogóle, co on nawija, to patrzcie się, w tym traku wszystko można zrozumieć i Carti rzeczywiście leci tutaj mocnymi barsami. To też dosyć nietypowe, to jak Carti zawsze jest ubrany na czarno, widzimy, że tutaj wychodzi powoli po prostu z tej swojej aury i już tutaj się nie stopuje w żaden sposób w kolorystyce swojego ubioru i stylistyce też, jak widzimy, ale cały czas no nie zmienia to faktu, że Carti ma po prostu hard fity, nie? Ale przechodząc dalej, no to dzisiaj, tak jak wspominał na starcie, Playboi Carti miał swoje urodziny. Jak widzimy, wczoraj pojawiło się takie oto nagranie, gdzie ten gościu, znów nie wiem jak on się nazywa, ale wiem, że na pewno pochodzi z Wielkiej Brytanii i on zawsze od jakiegoś czasu zapowiada kawałki Cartiego. I myślę, że też to jest bardzo właśnie ciekawą opcją na rollouty swoich kawałków. Carti po prostu sobie wziął tego typa i on wrzeszczy do kamery i wszyscy są szczęśliwi i wszyscy są nahypowani, jak on zaczyna wrzeszczeć. No i następnie, z tego co kojarzę, pojawił się taki post na Instagramie Cartiego z takimi oto płytami. Nie wiem do końca, co one oznaczają, czy to będą takie jakieś fikuśne... To są chyba po prostu płyty CD, tylko są mają jakieś fikuśne grafiki, nie? One z 3D się wydają. Być może będą do zakupienia, być może to jest kolejny sposób, kolejna przekmina ciekawa Cartiego, która go wyróżni od reszty. No i zobaczmy w takim razie storki. Kanie, nie mogę się doczekać, aż pokażemy światu, nad czym pracowaliśmy. Czyli najpewniej Kanye West znowu będzie producentem wykonawczym tegoż albumu, czyli Music, Playboia Cartiego. Jak wiemy, przy Holotaret tak samo Kanie grał pierwsze skrzypce, można tak powiedzieć. Znaczy, no pierwsze wiadomo, że gra Carti, ale to Kanie tam bardzo dużo przyłożył pracy, żeby ten album brzmiał tak, jak
brzmiał finalnie. Coś czuję, że pewnie będzie cała historia z Cartoon, czyli na początku każdy orzeknie, że ten album to gówno, później, kurczę, z miesiąca na miesiąc wartość tego albumu będzie tylko rosła. Oczywiście Playboi Carti sobie przypomniał pasę do swojego konta na Spotify'u i na Apple Music. Wreszcie coś wrzucił na streamingi, nie? O, to jest ciekawa sprawa. Ale Red pierwsze miejsce na Apple Music. To jest osiągnięcie. Ale co ciekawe, no stare hity tutaj są w ogóle w topce. New geny, tak zwani, oni tak strasznie overreaktują nad nutkami Cartiego i tak przesadnie się tym jarają. To jest wkurzające, bo kurczę, gdzie byli ci wszyscy fani, jak wychodziło Die Lead, jak wychodziło Self-Title? Czemu wtedy tyle ludzi się nim nie jarało? Kurczę, teraz jak jest taki hype na niego, to kurczę, nagle każdy jest wielkim fanem Playboia Cartiego. Wkurza mnie to troszkę. No to jest największy grazer, największy. Nie, dobra, za mocno się drze. Co tu jeszcze rzucił? O, reakcja Blina Rosa. Karty jest zabawny, najpierw go skamował, a potem go zapostował u siebie. Tutaj mamy jeszcze ciekawe rzeczy wokół Playboya. Aha, że Playboi Carti jest w walce o ilość miesięcznych słuchaczy z Michaelem Jacksonem i widzimy, że minimalnie przegrywa, ale prawdopodobnie po dropie tego tracku go wyprzedzi. A, czyli już go wyprzedził. No to kurde, Playboi Carti lepsze od Michaela Jacksona, proste, nie? Co tu mamy? Czekaj, o to, właśnie o to mi chodziło. Czy Playboi Carti ukradł pomysł Blade'owi, nie? Blade'i zrobił jakieś takie teasy, Red Light. Ta stylistyka właśnie okładki nowego singla jest trochę zbliżona, no ściąga chyba ta sama. Kurczę, no wyraźna inspiracja z Rain Gangiem i to jest w ogóle chore, że szwedzka grupa ma taki influence, że inspiruje obecnie najbardziej wpływowego artysty świata, nie? Co jeszcze sądzę o... Ale Red. Jeszcze mamy takie nagranie. No i znów mamy okazję widzieć Cartiego w normalnych ujęciach, już bez tej mistycznej aury. Ale on tu ma blond włosy, czyli to jest nagranie sprzed dwóch, trzech, czterech lat, coś takiego. Ciekawe, że kiedyś nagrał Playboi Carti to nagranie, żeby to później wrzucić po tylu latach do internetu, no nie? Szczerze, nie ma sensu słuchać tego tracku, ale co o nim sądzę? Szczerze, no to jest leak stary, no to wiadomo, że to jest leak stary, który jego fani bardzo dobrze już znali. Ja uważam, że to nie jest track zasługujący na osobną publikację, no chyba, że ma jakieś specjalne znaczenie dla Cartiego i wypuścił go dlatego swoje urodziny po prostu, może za tym idzie jakaś głębsza. Ale nie uważam, żeby nadawał się w tym momencie jego kariery na osobny singiel. No ale cóż, on wie lepiej. To on jest w tym miejscu, w którym jest, a ja jestem tutaj, gdzie jestem. Posty na Trapel Info, zobaczyć. Ja przyszedłem posłuchać Cartiego czy Future'a, kurczę. Przypomniał sobie hasło do Spotify i Apple Music, dokładnie. Podzielę się moją opinią wkrótce. Ej, to jest ten trend komentarzy z TikToka, nie? Nie wiem, czy widzieliście tą falę nowych memów. Tam są cały czas takie komentarze. Zasłużyłeś na obserwację, dam ją za dwa tygodnie, czy coś takiego. Jest to szkoda, że znamy Diana Pańcz. No dokładnie, to jest stary leak. Znam opinię 4. Tego nie bądźcie gotowi, no. Zarąbisty jest to. Co tu mamy jeszcze? Playboi Carti obchodzi dziś swoje 29 urodziny. Czyli on jest 9-5 rocznik? Okej, dobrze, że jestem rocznik 2007, nie? Jego siostra potwierdziła, że on ma jednak 28 lat jakimś. No kurczę, dobra. Nie wiadomo ile ma Carti, czy 28, czy 29. Zbudziły się wokół tego kontrowersje. Playboi Carti zapowiedział nową muzykę z Kanye Westem. No, to bardziej album w sumie. Dobra, czyli mamy wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba taki luźny odcinek, no bo wiecie, no widzicie, że tu nie jest dużo przygotowania, nagrywam go z, że tak to nazwę, z bomby, ale myślę, że zrobimy sobie za niedługo Q&A, w którym wam dużo wytłumaczę, co się działo ostatnio z kanałem, co się działo w moim życiu. Chciałbym wreszcie z wami móc tak pogadać od serca i wam wszystko wytłumaczyć, bo może to dziwnie wyglądać z waszej perspektywy, że tak mało filmów się pokazuje, ale dobra, już nie ma co teraz o tym gadać. Żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć.